Święta Urszula, dziewica i męczennica z przełomu III i IV wieku. Według znanej ze średniowiecza legendy, Urszulę, córkę chrześcijańskiego króla Brytów, pragnął poślubić syn pogańskiego władcy sąsiedniego kraju. Zatrwożona propozycją, złożyła bowiem ślub czystości, a lękała się odmówić, gdyż potężny sąsiad mógł zemścić się na jej kraju, prosiła Boga o pomoc. Pouczona w widzeniu mistycznym, zapowiadającym jej śmierć męczeńską, wyraziła zgodę na małżeństwo, prosząc jednocześnie o zwłokę na okres 3 lat i stawiając warunek, by książę przyjął chrześcijaństwo, a jej przydzielił 10 towarzyszek ze szlachetnych rodów pogańskich. Każda z nich, razem z Urszulą, miała otrzymać orszak 1000 dziewcząt i 11 okrętów. Święta Urszula z towarzyszkami udała się w pielgrzymkę do Rzymu. Po drodze nauczała dziewczęta prawd wiary. W Rzymie nastąpił ich chrzest, a wielu mieszkańców tego miasta, poruszonych objawieniem oczekującym świętą Urszulę chwalebnym męczeństwie, dołączyło się do jej orszaku. Śmierć nastąpiła w drodze powrotnej pod Kolonią, gdzie wszyscy zginęli z rąk oblegających miasto pogańskich Hunów, ponieważ Urszula odmówiła swej ręki Atylii, wodzowi Hunów, zachwyconemu jej pięknością. Barbarzyńcy, przerażeni widzeniem wstępujących do nieba męczennic, uciekli spod murów miasta, a wdzięczni za cudowne ocalenie mieszkańcy Kolonii, ze czcią pochowali ciała pomordowanych, na miejscu męczeństwa wystawili poświęcony im kościół. Właśnie ten wspomniany w opowieści kościół jest ogniwem łączącym legendę z historyczną prawdą o męczennicach czczonych w Kolonii pod imieniem świętej Urszuli i jej towarzyszek. Najstarszym świadectwem ich kultu jest zachowany do dziś napis z IV wieku, wyryty w kamieniu, głoszący, że senator Klematius odbudował dedykowaną świętym dziewicom bazylikę, która była wcześniej postawiona na miejscu ich męczeństwa. Fakt męczeństwa powiązać należy z ostatnim prześladowaniem na przełomie III i IV wieku. Kult męczennic swoje apogeum przeżywał od XII wieku, kiedy w roku 1106, przy okazji rozszerzania murów miejskich Kolonii, odkryto rozległe cmentarzysko rzymskie. Znalezione kości zidentyfikowano jako relikwie orszaku świętej Urszuli i zaczęto rozsyłać do kościołów całego chrześcijaństwa. Pierwotna wersja legendy z późniejszymi dodatkami uzyskała swoją doskonałą formę literacką w średniowiecznym bestsellerze, jakim była Złota Legenda Jakuba de Voragine. Barwna legenda była natchnieniem dla wielu pisarzy i artystów. W osobie świętej Urszuli, która nauczała swoje towarzyszki prawd wiary chrześcijańskiej, widziano patronkę uczonych i młodzieży studenckiej. Oddawały się jej pod opiekę uniwersytety w Paryżu, Koimbrze i Kolonii. Czczona była także w Polsce, w środowisku Uniwersytetu Krakowskiego. Aniela Merici, zakładając w 1535 roku w Brescia nową wspólnotę, dała jej za patronkę świętą Urszulę. Wraz z nazwą Compagnia di Sant'Orsola, Towarzystwo Świętej Urszuli, założycielka przekazała swemu dziełu zadanie nauczania chrześcijańskich prawd wiary oraz wierności Chrystusowi aż do męczeństwa. Boże, Ty dałeś świętej Urszuli i jej towarzyszkom łaskę do odważnego zniesienia męczeństwa. Spraw za ich wstawiennictwem,
abyśmy wśród życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, postępowali w miłości ku Tobie i doszli do oglądania Twego piękna. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.